15 sierpnia. Święto Wojska Polskiego. W słusznej sprawie. W sierpniu lało. Deszcz padał i padał i wcale nie chciał przestać. W bazie konar, na którym siadamy, pokrył się zielonym nalotem i Maśka urządziła na nim zjeżdżalnię. Dywan niemal stale miał wilgotną sierść i, jak mówił dziadek, sakramencko śmierdział. A jednak, kiedy tylko mogliśmy, spotykaliśmy się u Wiktora albo robiliśmy wypady do bazy. Pewnego dnia wyszedłem z parku, żeby zabrać ze skrytki mapę. Wracałem do domu, gdy niedaleko stawu zobaczyłem Maciubka. Stał skulony na chodniku pod klonem, a nad nim pochylało się jakiś trzech gości. Nie byli dużo starsi od nas, ale wyglądali naprawdę groźnie. — No, mały, wyskakuj z maniaków! — wychrypiał jeden z nich. — Raz, raz! — Właśnie! — poparł go drugi. — Rąsia w kieszeń i dajemy! Nie słuchałem, co miał do powiedzenia trzeci. Spojrzałem tylko na bladą twarz Przemka i pognałem do Wiktora po posiłki. Do broni! Zawołałem, gdy tylko przestąpiłem próg. Maciupek w niebezpieczeństwie! Maciupek! Zawołali jednocześnie Malinowski, Jagoda i Wiktor. Szybko wyjaśniłem, o co chodzi. Do broni! Poparła mnie Maśka, gdy tylko skończyłem. Idziemy! Zarządziła Jagoda. Narzuciliśmy kurtki i wypadliśmy z domu. Dziadek nie mógł nam przeszkodzić, bo przysnął za stołem. Biegliśmy alejką w stronę stawu. Za nami gnał dywan szczęśliwy, że ma kolejny tego dnia spacer. Na chodniku pod klonem zastaliśmy Przemka. Stał sam, ze spuszczoną głową. Trzy sylwetki oddalały się asfaltową ścieżką. Za nimi! Zawołałem. Ty, Wacek, ktoś tu chce rozruby! Zarechotał jeden z chłopaków na nasz widok. Jakie to zabawne! To się jeszcze okaże, czy zabawne! Wygłosił Wiktor. Hu! Szczeknął groźnie dywan i wyszczerzył kły. Co tu kryć? Odnieśliśmy całkowite zwycięstwo. Trzech oprychów zwiewało przed dywanem, aż bryzgało wodą na boki. A my odnieśliśmy Maciupkowi pieniądze i zabraliśmy go do Wiktora, żeby się ogrzał. Drzwi otworzył nam dziadek. Dzielnie się spisaliście, powiedział, gdy opisaliśmy mu naszą przygodę. Kapral Szczerbacki byłby z was dumny. A nie jesteś zły, że sięgnęliśmy po broń? Zdziwił się Wiktor. Cieszyłeś się, że mamy zawieszenie broni. Wojna to paskudna sprawa, odpowiedział dziadek. Szczególnie, jeśli biorą w niej udział dzieci. Lepiej by było, gdybyście mnie obudzili. Jednak są sytuacje, w których trzeba walczyć. Obrona słabszych jest jedną z nich. Herbatki? Zwrócił się do Maciupka. Siedzieliśmy potem w kuchni, suszyliśmy się i chrupaliśmy orzeszki. Popatrywaliśmy na Przemka, który powoli przestawał się trząść. Nagle w korytarzu zadźwięczał dzwonek. Ja otworzę, zgłosiła się Maśka. Za drzwiami stała pani Halinka z parteru. Nieszczęście, zawołała. Zalało mi piwnicę. Wszystko pływa. Słoiczki z konfiturkami. Naleweczki. To jak, drużyno? Idziemy pomóc? Spytał dziadek, wkładając wielkie kalosze. W czasie pokoju wojsko pomaga ofiarom kataklizmów i powodzi. Jasne, że idziemy, zawołaliśmy i z hukiem zbiegliśmy po schodach. Tuż za nami biegł Przemek Maciupek. Biegł i dzwonił do swojej siostry, żeby zgarnęła milczącego Bruna i też gnała na pomoc. Obok niego dudnił dywan, szczekając wesoło i machając ogonem na myśl o kolejnej akcji. 15 sierpnia. Święto Wojska Polskiego. Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione w tym dniu na pamiątkę polskiego zwycięstwa z 1920 roku w Bitwie Warszawskiej. Tak naprawdę 15 sierpnia obchodzimy dwa święta. W Kościele katolickim jest to dzień wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, nazywany Świętem Matki Boskiej Zielnej. W dniu Święta Wojska Polskiego wspominamy polskich żołnierzy, nawet tych z najdawniejszych czasów. Rycerzy, husarzy, powstańców. Woj Mieszka I.
Rycerz spod Grunwaldu. Husarz. Żołnierz z powstania listopadowego. Żołnierz z września 1939 roku. Żołnierz współczesny. Bitwa warszawska uważana jest za 18. decydującą bitwę w dziejach świata. Polacy walczyli przeciwko bolszewickiej Rosji, która szykowała się, żeby w całej Europie wprowadzić ideologię komunizmu. Polskie zwycięstwo nazywa się czasem cudem nad Wisłą. Za tym cudem stoi jednak plan bitwy szczegółowo opracowany przez naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, którego wspomagało wojsko i zjednoczony naród. Ojciec kaprala Szczerbackiego, który brał udział w bitwie warszawskiej, mówił, że za komendantem to by i w ogień skoczył. Buława marszałkowska, wręczona Józefowi Piłsudskiemu za zwycięską wojnę z bolszewicką Rosją. Marszałek to najwyższy stopień w Wojsku Polskim. Order Virtuti Militari, męstwu wojskowemu. Najstarszy order wojskowy na świecie spośród nadawanych do dziś. Wręcza się go za wybitne zasługi bojowe. Ma kilka klas. Najwyższą uhonorowany został Józef Piłsudski za zwycięstwo w wojnie z bolszewicką Rosją. Krzyżami Virtuti Militari odznaczano również miasta. Ordery otrzymały na przykład Lwów i Warszawa. Współczesne siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej składają się z czterech rodzajów wojsk. Każdy z nich ma inny symbol, flagę i orła. Wojska lądowe. Siły powietrzne. Marynarka wojenna. Wojska specjalne. W polskiej armii służy około 100 tysięcy żołnierzy, mężczyzn i kobiet. Maria Witek, pierwsza polska kobieta generał, brała udział w obu wojnach światowych. Od 14 sierpnia 2007 roku pieśnią reprezentacyjną Wojska Polskiego jest My Pierwsza Brygada, zwana też Marszem Pierwszej Brygady. Napisano ją dla Legionów Polskich walczących o niepodległość Polski w czasie I wojny światowej. Komendantem pierwszej brygady Legionów był Józef Piłsudski. My, Pierwsza Brygada, była ukochaną pieśnią kaprala Szczerbackiego. Kiedy ją śpiewał, to tak się wzruszał, że potem zawsze musieliśmy zaśpiewać ją jeszcze raz i jeszcze. W Legionach Polskich generał i szeregowiec mieli bardzo podobne mundury. Żołnierze mówili do siebie obywatelu i wszyscy byli ochotnikami. Grób nieznanego żołnierza w Warszawie jest miejscem, gdzie oddaje się cześć żołnierzom, którzy zginęli w walce o niepodległość Polski. Powstał wkrótce po Bitwie Warszawskiej w 1925 roku. Pochowano tu ciało bezimiennego żołnierza z cmentarza obrońców Lwowa. Główne uroczystości Święta Wojska Polskiego odbywają się właśnie przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie i we wszystkich garnizonach. Garnizon to miejsce, w którym w czasie pokoju na stałe stacjonuje wojsko. W Polsce jest ponad 100 garnizonów. Przy grobie stale pali się znicz. Żołnierze z batalionu reprezentacyjnego Wojska Polskiego pełnią przy nim honorową wartę. To znaczy, że stoją przy nim w dzień i w nocy, przez wszystkie dni w roku. Obchody rozpoczyna przyjazd przedstawicieli najważniejszych instytucji państwowych na czele z prezydentem, który jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydentowi towarzyszy asysta konna szwadronu jazdy. W czasie uroczystości prezydent dokonuje przeglądu wojsk. Wita się z żołnierzami pozdrowieniem czołem żołnierze i oddaje honory wszystkim, którzy zginęli za wolność naszej ojczyzny. Dla uczczenia poległych żołnierzy oddaje się z armat 12 salw honorowych. Powstaje wtedy fantastyczny huk.
Potem odbywa się uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Obchody święta Wojska Polskiego kończy defilada. Żołnierze maszerują ulicami miasta w asyście orkiestry wojskowej. W czasie zmiany warty wszystkie pododdziały wojskowe wystawiają swoje reprezentacje. Wojsko zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic. Żołnierze biorą udział w misjach pokojowych i humanitarnych. Pomagają w zwalczaniu klęsk żywiołowych, powodzi i huraganów. Walczą z terrorystami. Uczestniczą w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych. Biorą udział w usuwaniu i unieszkodliwianiu materiałów wybuchowych. Mój dziadek i kapral Szczerbacki walczyli ramię w ramię w obronie niepodległości Polski. Potem wojna się skończyła, ale w czasie pokoju wojsko nadal jest potrzebne i stale gotowe do obrony kraju. Bo niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią dbać. Kiedy kapral Szczerbacki przeszedł na emeryturę, zwykł mawiać, że właśnie tego typu akcji brakuje mu najbardziej.